Szanowni Państwo, kiedy zdarza się taka sytuacja, kiedy słuchacz nie może dotrzeć na koncert, to trzeba zrobić tak, żeby ta muzyka dotarła do niego. I na tym właśnie opiera się ten nasz projekt. Ja chciałabym w kilku szybkich słowach, nie chcę przedłużać, bo tak jak powiedziała Pani Małgosia dzisiaj, tak naprawdę to powinniście Państwo zostać z muzyką, więc chyba będzie trzeba poprosić o krótki bis jeszcze na koniec. Wystąpiłam przed Państwem kapela Wałasi. Koncert poprowadziła Małgorzata Mendel jako jedna ze współorganizatorek tego projektu i której dzisiaj chcę też bardzo podziękować za wsparcie. Chcę podziękować też Pani Grażynie Durow, której tutaj nie ma, też jednej ze współorganizatorek. Gorące pozdrowienia dla ukochanego, uwielbianego przez nas proboszcza Antoniego Debora za tą gościnność, za to, że możemy tutaj gościć. I szczególne podziękowania dzisiaj należą się, drodzy Państwo, Wam, słuchaczom, pensjonariuszom domów opieki za to, że tak pięknie nas gościliście od czerwca do grudnia w Waszych domach, za to, że przychodziliście na nasze koncerty, za ten wspólny śpiew, za wspólne muzykowanie, a czasem nawet taniec. Za to wszystko Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy dyrekcjom ośrodków, terapeutom, opiekunom, bo to oni Was tutaj też przywożą.